Dzień dobry, nowy tydzień. Rozpoczynamy od szybkiego raportu drogowego, a konkretnie ze skrzyżowania ulicy Katowickiej z ulicą Ozimską, którą Państwo teraz obserwują. Od weekendu kierowcy mogą swobodnie poruszać się już we wszystkich kierunkach i w lewo do centrum miasta Ozimską i w drugą stronę wylot na Częstochowę. No i oczywiście przede wszystkim także i w górę ulicy Katowickiej do Orląt Lwowskich. Trwają natomiast jeszcze prace, jak Państwo widzą, na chodnikach po tej naszej drugiej stronie. Natomiast tu po tej stronie już w tej chwili został położony piasek, równa kostka chodnikowa i ona będzie niebawem pieszym zupełnie spokojnie służyć. To nie jedyna dobra wieść, jeśli chodzi o tego typu nawierzchnie jak chodniki. Nie tylko tutaj, kiedy za chwilę wszyscy będą mogli sobie spokojnie przechodzić także i tamtą stroną po chodniku, ale także wyremontowana została ta część chodnikowa od ulicy Sienkiewicza w stronę ulicy Pułaskiego wzdłuż Luboszyckiej. Tam także położono nową nawierzchnię chodnikową i też można już spokojnie sobie po niej chodzić i spacerować, co zwiększa oczywiście nasze bezpieczeństwo. A po porannym szczycie komunikacyjnym, jak teraz widać tutaj w tym newralgicznym, ruchliwym miejscu, spokojnie i co najważniejsze, kierowców informujemy, ten przejazd wyremontowanym tym fragmentem, którego remont przecież zaczął się w lipcu, już jest dostępny. Można się swobodnie poruszać pomiędzy skrzyżowaniem Katowickiej z Ozimską, a zatem życzymy Państwu udanego, spokojnego tygodnia.